Witam Państwa serdecznie w Tajnych Kompletach. Spotykamy się po raz pierwszy jeszcze w roku 2012. Mam nadzieję, że w roku 2013 będziemy mieli wiele więcej okazji, żeby się spotkać, porozmawiać o tematach historycznych, jako że siedzi przed Państwem człowiek, który uważa się za historyka. Pretekstem do naszego dzisiejszego spotkania chciałbym uczynić wywiad, który ukazał się jeszcze przed świętami, 13 grudnia 2012 roku. Wywiad z Tomaszem Kozłowskim, współautorem książki pod tytułem Kryptonim 333, opisującej pewien fragment życiorysu Lecha Wałęsy dotyczący internowania. Książka Kryptonim 333 ukazała się nakładem prywatnego wydawnictwa. Napisał ją Kozłowski wspólnie z Grzegorzem Majchrzakiem. Obaj panowie pracują w Instytucie Pamięci Narodowej. Tomasz Kozłowski został zapytany dziennikarkę o to, dlaczego ich książka wzbudziła takie, a nie inne zainteresowanie mediów. Jako że w odniesieniu do tej książki zadziałał ten sam mechanizm, jaki zadziałał w odniesieniu do mojej publikacji, czy książki Artura Domosławskiego o Ryszardzie Kapuścińskim, opisującej akurat biografię Kapuścińskiego. Mianowicie media głównego nurtu zainteresowały się pewnym drobnym fragmentem książki uchodzącym za bardziej kontrowersyjny. Tutaj mamy przypadek Lecha Wałęsy pijącego bardzo dużo alkoholu, który opróżnił ponad 1000 butelek piwa, kilkaset butelek wódki, jakoby. Ponieważ jak słusznie zauważyłem, historycy, są to materiały pochodzące z jednego źródła. W przypadku książki Domosławskiego mieliśmy do czynienia z wątkiem miłosnym, w moim przypadku słynną, przysłowiową już kropielnicą, czy zamiennie chrzcielnicą, do której Lew Wałęsa miał sikać. Historyk żali się dziennikarce, że stało się tak, a nie inaczej i że media nie były w stanie dojrzeć nawet, że książka nie została opublikowana w Instytucie Pamięci Narodowej. No ale to również element mechanizmu, który zadziałał choćby w przypadku mojej książki. Zresztą moje nazwisko pojawia się w wywiadzie. Zostaje ono wywołane przez samą dziennikarkę, która zauważa, że właśnie za taką kontrowersyjną książkę wydaną w innym niż prywatne wydawnictwie, w innym niż IPN-owskie wydawnictwie, Paweł Zyzek stracił pracę. Historyk mówi następująco. Z tego co wiem, nie przedłużono mu umowy o pracę. Ta z pozoru polemika jest tak naprawdę przyznaniem faktu zaistniałego. Prawda? Stracił pracę, nie przedłużono mu umowy o pracę. Wszakże jest to fakt niebyły, ponieważ jak napisałem w swojej drugiej książce, która po to właśnie była, aby wyjaśnić, sprostować pewne rzeczy, które narosły w okresie kryzysu związanego z biografią Lecha Wałęsy, moja umowa o pracy z Instytutem Pamięci Narodowej nie była umową czasową. Była umową na czas de facto nieokreślony i jedynym sposobem na zerwanie było wypowiedzenie jej przeze mnie lub przez mojego pracodawcę. No dalej historyk mówi, że nie zna kulis tej sprawy, no ale jednak mimo, że nie zna kulis tej sprawy, postanowił zabrać głos. No, poczynił to świadomie zupełnie i łączy się ta wypowiedź z inną jego wypowiedzią, jakby Paweł Zyzak opublikował książkę, która z wielu powodów była słusznie krytykowana. W mojej ocenie nie była to dobra publikacja. No i jest to twierdzenie, które zamyka się pewien koncept, który ma na celu podkreślenie czy wysłanie pewnego sygnału ośrodkom rządowym, a prawdopodobnie też Lechowi Wałęsie, przez być może władze Instytutu Pamięci Narodowej, jak i przez autorów, że aż tak zła ta książka jak Zyzaka nie jest. Że to jest książka poważna, że to jest książka, która zawiera elementy kontrowersyjne, ale jest de facto książką, która pokazuje fantastyczny, niezłomny życiorys Lecha Wałęsy na tle ruchu Solidarność. Zresztą o tym, że tak jest, historycy mówią wprost, na łamach pras. Bronią swojej książki tak naprawdę w dosyć niepokojący sposób,
no powiem wprost, podlizując się ośrodkowi władzy i ośrodkowi Lecha Wałęsy, swojemu bohaterowi, twierdząc, że nie przekroczył on pewnej granicy. Jako że z dokumentów rzeczywiście wyłania się bardzo kontrowersyjny i niejednoznaczny wizerunek Lecha Wałęsy. Ale ta niejednoznaczność jest w tych dokumentach bardzo wyraźna i próba ujednoznacznienia przez historyków materiałów czy swojej książki już po napisaniu jest całkowicie zbędna i nie przystoi historykom. Twierdzenie, że Lech Wałęsa nie złamał się, twierdzenie, że nie przekroczył pewnej granicy, już nie należy do jakby historyków, tym bardziej, że jak sam Tomasz Kozłowski przyznaje, historycy mają dostęp do niewielkiej ilości materiałów na temat tego, co działo się z Lechem Wałęsą w okresie internowania. No, dysponują materiałami już teraz Biura Ochrony Rządu, no i szczątkowymi dokumentami SB, szczątkowymi dokumentami komunistycznej partii działającej w Polsce. Nie ma tak naprawdę dokumentów zasadniczych, poufnych notatek Czesława Kiszczaka, poufnych notatek generała Jaruzelskiego, dokumentów biura politycznego itd., itd., żeby wyciągać wnioski, które dadzą się pogodzić ze stwierdzeniem, że Lech Wałęsa nie przekroczył pewnej granicy. No nie znamy niuansów dotyczących petraktacji, jeśli takowe miały miejsce rzeczywiście. W wywiadzie Tomasz Kozłowski rysuje Lecha Wałęsę jako człowieka strategii. Mówi wprost, broniąc Lecha Wałęsę przed opinią wygłoszoną przez redaktora naczelnego Super Expressu, który napisał, że wódz Solidarności powinien zachować najwyższą czujność, jasność umysłu. Tymczasem popijał sobie alkohol przyniesiony mu przez usłużnych komuchów. I pisze Kozłowski, taka opinia wskazuje na niezrozumienie realiów. Jakby od tego, czy Wałęsa pił czasem alkohol, coś rzeczywiście zależało. Gdyby żył o chlebie i wodzie, byłby lepszym negocjatorem. Kiedy władze w 1982 roku przestały liczyć na kompromis z Wałęsą, wpadły na pomysł, aby go skompromitować. Planowały rozmuchać to, że Wałęsa siedzi w luksusowych warunkach i pije alkohol. No ale, panie historyku, czy Lech Wałęsa pił dobrowolnie ten alkohol, czy wlewano mu go siłą do gardła? No to jest zasadnicze pytanie, aby wygłosić zasadniczą opinię, że opinia Jastrzębowskiego wykazuje niezrozumienie realiom. Poza tym, czy godzi się liderowi Wielkiego Ruchu Niepodległościowego, człowiekowi uchodzącemu za bardzo religijnego, pić alkohol w dużych, mniejszych ilościach w trakcie internowania ze świadomością, że jego koledzy nie mają takich warunków bytowych i nie mają nawet kartki papieru, żeby zanotować na nich kolejny dzień spędzony w miejscu odosobnienia. Możemy mieć tutaj różne opinie. Pan Jastrzębowski ma taką, a pan ma inną, ale pan jest historykiem. Pan używa autorytetu zawodowego, autorytetu badacza do tego, aby stłamsić opinię, która jest wygłoszona na bazie tych materiałów. Poza tym, moim zdaniem, osobiście o wiele lepiej wygląda przywódca ruchu społecznego, który żyje jednak o chlebie i wodzie w odosobnieniu, który oddaje się medytacją, który rzeczywiście kreśli jakąś koncepcję i tak dalej, i tak dalej. Historyk Kozłowski uważa, że zachowania, raczej wypowiedzi Lecha Wałęsy względem komunistów, które za chwilę Państwu zacytuję, są elementem strategii Lecha Wałęsy. W rozmowie na temat notatka z 14 maja 1982 roku wprowadzenia stanu wojennego powiedział, że wprowadzenie stanu wojennego popiera. Popiera w 90% decyzję generała Jaruzelskiego. Według jego oceny stan wojenny trwa zbyt długo. Im dłużej będzie trwał, tym trudniej będzie się dogadać. Dojdzie do tego, że przestanie kontrolować działalność związku. Na pytanie, dlaczego nie poprze oficjalnej działalności generała Jaruzelskiego, powiedział, że nie może się do tego przyznać. Więcej do tego tematu nie powracał. Internowany 333 prosił w tym dniu o wstawienie mu do pokoju odbiornika radiowego, gdyż, jak oświadczył, lubi słuchać audycji nadawanej przez Radio Wolna Europa. Mimo, że jak wypowiedział się, zarówno jedni, jak i drudzy jednakowo kłamią. Notatka z 22 maja, tydzień później.
Internowany powiedział, że nigdy nie był wrogiem socjalizmu, uważa socjalizm za najlepszy ustrój, jednak pragnie i będzie działał, żeby urealnić ten system, żeby socjalizm nie przejawiał się tylko w hasłach, ale żeby idee socjalizmu były wcielane i realizowane w życiu. Polityka, którą prowadził, nie zawsze pokrywała się z tym, co teraz mówi, ale były to stanowiska zajmowane z konieczności, aby nie przegrać nawet w swoim związku. Proszę pana, nie wiemy, czy to jest wypowiedź genialnego stratega, czy człowieka, który nie jest w stanie przewidzieć, że za chwilę skończy się internowanie, skończy się stan wojenny, że za parę lat Wałęsa usiądzie do stołu rozmów, że skończy się komunizm, że rozpadnie się komunizm. Być może mamy do czynienia ze słabym człowiekiem, który próbuje znaleźć sobie miejsce w nowej rzeczywistości, który wykorzystał brand Solidarności po to, aby wykreować swoją osobę. Podpisał się pod tym, pod czym inni działacze Solidarności nie tylko się podpisywali, ale za co oddawali swoje życie, swój czas i tak dalej, i tak dalej. Być może również w ten sposób trzeba na to spojrzeć. Jeżeli historycy uważają, że moja publikacja nie jest publikacją godną, aby ją cytować i analizować, powinni wpierw stworzyć pełną biografię Lecha Wałęsy, a później wygłaszać opinię, że Lech Wałęsa miał fantastyczne i niezłomne momenty w okresie internowania. Być może tak było, być może tak było. Jest to pewien rys charakterystyczny dla Instytutu Pamięci Narodowej. Godzenie faktów z opiniami, z intencjami. Intencjami, które mają na celu pogodzenie istnienia. Ale pytanie, istnieje Instytut Pamięci Narodowej, czy stanowisk, czy karier? Takie pytanie moim zdaniem należy sobie zadać. Myślę, że o wiele więcej historyk dobrego jest w stanie uczynić, pisząc książkę, która zostanie wyklęta, pogardzona, a która po paru latach będzie zwyczajnie czytana i analizowana jako poważne źródło historyczne, ponieważ przeminęły rządy Platformy Obywatelskiej i PSL-u, czy każde inne. Książka jest trwała i jest stała, jest wieczna poniekąd, natomiast stanowiska, rządy, etc. przemijają zwyczajnie. Więc zastanówmy się w tym nowym roku, co warto, a czego nie warto. Życzę Państwu wszystkiego dobrego, wszystkiego najlepszego. Życzę Państwu, aby w 2013 roku powstało o wiele więcej takich książek jak Kryptonim 333, a znacznie mniej opinii, które dezawuują zawartość tych bardzo cennych publikacji. Oh,